Szpital powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim niezmiennie boryka się z problemami finansowymi. Dziś trudno powiedzieć, jaka będzie strata lecznicy na koniec bieżącego roku. Między innymi dlatego, że nie są znane propozycje rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia. A w tym momencie mamy 123 miliony przychodu, co versus strata na poziomie na koniec września wynosząca 10 milionów. Jest moim zdaniem do zniesienia, tak? Znaczy, ta relacja strata versus przychód nie wygląda najgorzej na tle Polski, natomiast zdecydowanie wskazuje kierunek do zmian, które muszą nastąpić. Poprawie kondycji finansowej szpitala ma służyć na przykład obniżenie kosztów zakupu towarów i usług, czy zmiana umów z dostawcami leków. Jednak to nie jedyne działania, które zdaniem dyrekcji poprawią finanse ostrowieckiego szpitala. Dyrektor naczelny podjął decyzję o wypowiedzeniu umów 22 salowym. Panie będą zatrudnione tylko do końca marca przyszłego roku. Ta decyzja jest niezrozumiała dla pracowników. Chciałem się z dyrektorem spotkać, żeby dostać tutaj wgląd do tego zarządzenia, które tam jest, o którym jest wspomniane w tym rozwiązaniu tej umowy o pracę. No niestety pana dyrektora podobno nie było. Więc udałem się do radcy prawnego, który z wielkimi problemami, ale to zarządzenie mi udostępnił. A mowa o zarządzeniu dyrektora naczelnego Tomasza Kopca z 22 listopada w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w grupie salowych oraz ustalenia wyboru pracowników do rozwiązania umowy o pracę. Z dokumentu wynika m.in. to, że zostały ustalone kryteria doboru pracowników do zwolnienia. Są to rodzaj zawartej umowy, należyte wykonywanie obowiązków, przestrzeganie regulaminów i procedur, posiadanie innego źródła utrzymania oraz staż w zakładzie. To nie jest tak, że my wypowiadamy 22 umowy. Część umów po prostu nie przedłużamy. Część umowy wynikających z prac interwencyjnych po prostu się kończą. Z częścią osób nie będziemy kontynuować współpracy z uwagi na to, że absencje sięgały prawie 250 dni w związku z tym w ciągu roku. Więc uznaliśmy, że to powoduje zaburzenie pracy całego personelu. Dziury w tak zwane dziury w grafikach i postanowiliśmy dokonać reorganizacji całego działu higieny szpitalnej. W związku z tym uznaliśmy, że trzeba zbudować zespół, który będzie bardziej zmotywowany, temu będą służyły premie dla osób, które będą najefektywniej pracować. Redukcja zatrudnienia salowych ma przynieść wymierne korzyści finansowe dla szpitala. Dyrektor szacuje, że będzie to kwota kilkuset tysięcy złotych. Docelowo pracownicy tworzonego działu higieny szpitalnej mają być odpowiedzialni za utrzymanie porządku w całym szpitalu. Oznacza to, że najprawdopodobniej zostanie rozwiązana umowa z firmą zewnętrzną, która obecnie zajmuje się sprzątaniem holi i korytarzy szpitalnych. To jest właściwy kierunek zmian, taki kierunek, który przyjęły też inne szpitale. Uznaliśmy, że przeszło 60 osób personelu, który pozostanie, jest tym, który podoła tym zadaniom. Tym bardziej, że w naszym szpitalu średnia metrów, które obsługują panie, to jest 120 na osobę. W innych szpitalach to jest 200 metrów. Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia zainteresowany jest losami pań, które dostały wypowiedzenia. Jego prezes pracował jako salowy w ostrowieckiej lecznicy. Zna realia pracy w tutejszym szpitalu i nie zgadza się z argumentacją dyrektora. Zwalnianie osób, które tak naprawdę wykonują bardzo, bardzo ważną pracę każdego dnia, ale szczególnie w czasie pandemii. Zwalniać osoby, które wykonują czynności porządkowe, dla mnie jest ogromnym nieporozumieniem. Bo pan dyrektor powiedział na sesji Rady Powiatu, że na jednego pracownika wypada 200 metrów. No i to jest błąd. Nie wypada 200, nie może wypadać 200 metrów, bo pani salowa oprócz tego, że ma posprzątać tak zwaną powierzchnię płaską, ona ma inne czynności do wykonania. W ostrowieckim szpitalu pracownik zatrudniony jako salowa również rozwozi posiłki. Ja wiem, jak to wygląda, bo miałem tą wątpliwą przyjemność pracy w ostrowieckim szpitalu i wiem, ile czasu na posiłki marnuje salowa i musi wykonać inne czynności. Więc argument taki, że praca jest wykonana nierzetelnie, jest dla mnie argumentem chybionym, bo pracownik tak naprawdę nie ma czasu na to, żeby tak dokładnie posprzątać, jak sobie to dział zakażeń wymyślił. Poza tym pracownik, bardzo często pracownice pracują na dwa oddziały.
Więc nie ma szans na to, żeby te wszystkie czynności wykonać. To jest raz. Jeżeli pan dyrektor chciałby miejsce tych zwolnionych pracowników, chciałby zatrudnić nowe osoby, które jego zdaniem być może lepiej by wykonały czynności, mniej by chorowały, byłoby w porządku. Natomiast pan dyrektor nie chce. Pan dyrektor chce zmniejszyć moim zdaniem tak małą ilość pracowników, co będzie na nie korzyść dla szpitala i szczególnie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Część salowych planuje złożyć pozew przeciwko szpitalowi. Prezes Krasowski zapewnił, że jeżeli pracownicy będą chcieli zaprotestować, związek zawodowy jest do ich dyspozycji.